Dobra, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku z Felsa. Się zawiesiłem przez chwilę, no bo Krug Baran zaczął do mnie pisać na Steamie. Ja mam chyba coś źle ustawionego OBS-a. Bo automatycznie, gdy zaczynam nagrywać, nie wiem, czy z wyjątkiem zwykłym tak jest, ale z 19. A to coś musiało się zjebać po nowej aktualizacji. Mam automatycznie 20 FPS-ów. No mogę wam pokazać też 22 FPS-y. A jak wyłączę nagrywanie, OBS może być włączony w tle, ale nagrywanie jak wyłączę, to automatycznie mam... Znaczy zaraz mam 55 FPS-ów zaraz. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest, serio. A, i kosimy dzisiaj sobie rzepak, bo tego nie powiedziałem. Na 4 pola aktualnie działamy. Mogę wam tak to nawet pokazać. Skład gleby na wzroście chyba będzie, jak widać. A, jak mam wyłączone niszczenie upraw na najmniejsze, to bardzo fajnie to wygląda. Widać, Axel Fall sobie ciężarówką ogarnia. Dosyć spoko mam te rozplanowane. Oczywiście cosplay odbierają. Bo nie chciałem się bawić. Nie wiem, muszę później zobaczyć sobie te ustawienia OBS-a. Bo coś mi tu nie pasuje. Ale to później muszę zobaczyć, bo teraz mi się nie chce. Bo teraz nagrywam, bo wiadomo. No i każdy ciągnik... Znaczy no, trzy ciągniki jeżdżą. No i do... Akurat jak myślę, że do case'a trafiła ciężarówka. Ale myślę, że to nie jest problem. Ej, no wkurzające jest to, że mam 12 FPS, 13, patrz na czerwono. Nie wiem, muszę później zobaczyć, serio, muszę później zobaczyć ustawienia OBS-a. Bo niedawno była aktualizacja 29.00. A ja miałem tę starszą wersję, czyli tą 28, chyba 7? Coś takiego? To tam normalnie było. Nie wiem, ale muszę później zobaczyć tam zestawienie, żeby coś pozmieniać. No i nie powiedziałem, bo kosimy... Koszę to fikuśne pole. Axel Flow sobie kosi 12, John Deere kosi sobie 21-22, a Alexan kosi sobie 7. No, 4 pola rzepaku, więcej nie mam pól do koszenia aktualnie, więc oczywiście raz koło sobie objechałem przed odcinkiem już. Powiem wam, że zanim wszystkie te cosplaye poustawiałem i te ciągniki, to zajęło mi prawie pół godziny. Także pół godziny w dupie, bo miałem o 19 zacząć. W ogóle miało być tak, że tylko puszczę, ale ja musiałem jeszcze sprawdzić, czy na pewno przede wszystkim szerokość odpowiednio ustawić. Żeby ciągnik na przykład nie jechał za blisko rury, tylko żeby sypało, tak? No wie to o co chodzi. No i ja sobie koszę New Hollandem, bo New Hollandem nie kosiłem jeszcze. Bo w poprzednim sezonie kupiłem te dwa nowe kombajny, to kosiłem najczęściej... O, rzepa... Dobra, to nic pusty. Najczęściej kosiłem... Znaczy najczęściej, no w ostatnim sezonie, czyli co to było, chyba pszenica, to kosiłem case'em. Ale to, tak, soję kosiliśmy, sorry, soję. Soję kosiliśmy, a tutaj to ja przeładowczym jeździłem. Myślę, co z tą przeładowczą zrobić. Czy zostawić się, czy przehandlować. Nie wiem, no muszę się zastanowić bardzo mocno, co z tym zrobić, bo ja serio nie wiem. Zostawiam, żeby się pobawić trochę jeszcze przeładowczą. Może w jakimś odcinku. Co ja mogę na rzepa... Ale to w sumie nie mam tutaj... To tak znowu z drugiej strony to też tak średnio jest, bo tutaj nie mam takich... Aż mega, mega pól, żeby to użyć. No i dobra, mam 23 FPS i gra jest płynna. Wiem, że to jest śmiech na sali, żeby mieć 20 FPS, ale to...
Ale serio, ja tam wam mówię, jakbym mógł wam to jakoś pokazać, że na przykład jak mam OBS-a włączonego, a mam wyłączone nagrywanie, że mam 450 FPS na tym serwerze, a czy 60, no to zależy jeszcze w którym miejscu. Bo na gospodarce mam 450, a na polach mam po 60, wiadomo, na polach wiadomo, nie na tyle obiektów i maszyn, tak? Więc też to inaczej. Dobra, muszę iść tego Axelfoła odblokować, bo... Dobra, w sumie jak już jedzie ten... Fendt, sobie rozłożę mu tą rurę, żeby się wysypać, bo mam 80% prawie. No i zobaczcie, musiałem troszeczkę ustawić ładnie pod szerokość i teraz Fendt powinien normalnie podjechać. No, ładnie podjechał. Muszę ich tutaj, tych przyjacieli ogarnąć. Bo oni tu nie będą w taki sposób. To mówię w dosłowny sposób. Dobra, trzeba zrobić zatrzymanie kierowcę i pokaż mi te punkty. No wtedy jedziemy na ten kurs. Dobra, 11 ton jeszcze mam w zbiorniku. I to co? Dobra, to jednak nie zrobię tego. Pomyślałem sobie, że usunę mój kurs. Znaczy kurs, nie kurs tylko tego. Wydanie kombajnu. Skani. Ale to i tak nic nie da, bo zaraz będziemy po prostu zaraz znowu będziemy się pobierzeć, więc... Dobra, ale mój sprzęt jest pusty i to, o to mi chodziło. Rzędy ma 40 parę procent. Fen... A ja nie widzę Fenda. Ma blocking, czemu ma blocking? A, bo sobie miejsce, dlatego ma blocking w niebie. Nie wiem, jak to sobie Lexen działa, bo on tam sobie najszybciej kosi, bo ma chyba... Najmniej... Znaczy drugie najmniejsze pole. Bo najmniejsze pole dostał John Deere. Sobie myślałem, że on się zablokuje, bo tam drzewak jednak stoi. Dobra, biegnę szybko do niego. No i to, no nie dadzą te kurspleje pokosić, bo trzeba ich ciągle pilnować. Ale z drugiej strony, gdyby nie kurspleje, to by też nie było tyle roboty zrobionej, nie? Więc w sumie jakby nie było co zwracać. Nawet zarobi się to wyszło, bo nawet duży kombajn mi nie zjechał. No w sumie jakby nie było, to trzymał się nimi, nie? To lekko skręcił, ale to tego nie będzie widać. Bo ja i tak to zagarnę. Tutaj nie robiłem drugiego poprzecznaka i nie będę robił. Po prostu sobie ten kminy gasić. I to jest 99 odcinek, właśnie, nie powiedziałem tego. To jest 99 odcinek. Więc teoretycznie tyle mi powinien trwać. Nie, no ale następny odcinek będzie wapnowanie. Czy będzie coś specjalnego na następny odcinek? Nie wiem, może kruk będzie na następnym odcinku. Zobaczę. Dobra, skania się sypi. A, oni się zawrócili, to zarobiliście. Właśnie o to mi chodziło, żeby oni się zawrócili dopiero zaczęli sypać. O to mi chodziło i tak się właśnie też stało. Dobra. Złapał. Oczywiście dzisiaj jest poniedziałek, 16 stycznia, 19:35. Mam wolną chatę, dlatego nagrywam głosowy odcinek. Ja chyba sobie jednak wrzucę te 13,7, żeby nie robić nakładki specjalnej. A żeby brać całą szerokością headera, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby brać całą szerokością headera, bo wtedy szybko idzie. Skania jest pełna. A czy się 82... Gdzie to jest akcentuje? Tam. Mi się wysypał, ale nie do końca. Bo już miejsca nie było. Skan.
Dobra, i powiem wam, że fajnie leży ta seria. Dużo już mi nie zostało. Naprawdę, naprawdę. Spłaciłem 1,5 miliona. Jak to było? 1 200 000 kredytów spłaciłem w poprzednim odcinku, więc. A i też nie powiedziałem, że. Jedna krowa mi się urodziła, ale to było na tej napsie widać. Czy widać? No, może ktoś się spostrzegł tego, ale. Ale urodziła mi się jedna krowa, więc. Miałem to na początku ciekawość, ale nie powiedziałem. S700 musi być rozładowany. Oni się tam nie wysypują? Dobra, teraz się wysypują. Ale akro ten dojdzie do końca, będziemy pełną szczepę, więc zajebiście, pojedzie na sobie. No i dobra, kosimy ten klin. Sobie to jakoś tam radzi, póki monitor nie ma, że się blokują, to... Dopóki się nie blokują, to idzie zarąbiście, nie? Mega sprawnie. No, a w kolejnym odcinku będziemy wapnować. Będziemy wapnować. Może przewidzieć czas do tego, do tej później jesieni, czy później jesieni, później wiosny. Tylko po to, aby... O, fent jedzie. Więc zaraz trzeba będzie zrobić trochę inny trik. Trzeba będzie się troszeczkę obrócić. Ale ja bym wolał tego klina dokosić, zanim on podjedzie. Ale to mi się chyba raczej nie uda. Mi się raczej nie uda, bo mi się jest tutaj za mną. Pędzik. Dobra, się wzypię i pójdę się przejść do tego, do żądiera zobaczyć. A już wiem, co żądier robi. Znowu muszę mi Holanda odsypać w miejscu. A pędzik ile ma procent, tak ciekawość? 73, dobra. Klasik ma 28, więc on do końca pojedzie i będą się zaczynać sypać. Dobra, Scania dojechała. Opatrz, prawie wyszło. Tu ma 60%, ale on jest pewnie rurą do rzepaku. No i dlatego Scania nie chce pojechać. On się dopiero jak powróci, to Scania sobie wykryje. Mogę wam nawet tak to pokazać, żeby nie było rzepami. Gdzie jest przewoje kierowcę i on gdzie nawraca się i jak automatycznie sobie kuspę ogarnął, że halo, kombo jest zrezygnowane. Dobra, to sobie profil powoli, a skakanka niech już grzeje. Dobra, oni przez pola jeżdżą, bo wiadomo, oni zawsze na skryty, ja będę się czym drogą. Mnie to nie przeszkadza, w sumie. Czy mi to nie przeszkadza, bo ja też bardzo dużo razy tak jeżdżę. Ale to wiadomo, nie na odcinku, tak? Więc na odcinku staram się unikać takich rzeczy pokazywać. I właśnie, pamiętacie jak chciałem, zastanawiałem się, czy ja się zmieszczę z rzepakiem, bo już mam 223 tony. A tak naprawdę ja w wielki ciu skosiłem tego rzepaku. Niecałe 500 ton jeszcze wejdzie. A tu już naprawdę niewiele zostało do koszenia, bo co tu zostało? Znaczy niewiele, wiele do koszenia, bo może tanie. O Boże, ten nasz sąsiad na pole pojechał. I on mu teraz stanął. Stanął go tłuką. Dobra, poczekaj, 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 szybko, 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 muszę to ogarnąć. Oczywiście muszę kombaj sobie puścić, niech on sobie jedzie. Tutaj na jednym poprzeczniaku sobie ogarnę to, no bo nie opłaca mi się więcej robić. Dobra, musisz tak jechać. Złapię się za fenda szybko. Wiem, że nierealnie trochę gram. Jedź, 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 jedź dalej, jedź, 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 jedź. O, ciul, nie wyszło. Tak jak wtedy się przecinał, ładnie wyszło. A teraz to nie wyszło. A, bo Fenton teraz pewnie z samego dołu będzie jechał, wtedy znowu będzie brał. No dobra. Zanim on dojedzie do Lexiona, to Lexion będzie pełny. O, kombajn jest pełny.
A ten też tam już podjeżdża, więc oni tam się w miejscu będą usypywać, bo ten mój na Jundi, że będzie zawsze jeszcze świecił, bo oni w miejscu będą stać, zanim się usypie. No, ja chcę całe pole skosić na odcinku. Znaczy powiem wam tak, John Deere skończy pierwszy kosić, potem będzie Klas i potem będę chyba ja. Bo Axel będzie ostatni, bo on ma największe pole do koszenia. Czy ma naj... Nie, najmniejszy zbiornik ma Klas. Dobra, oni znowu się przyblokowali, bo ja wiem co oni zrobili. Dobra, ty się tu kręć. Nie interesujesz mnie na razie. Zatrudnię, że Klas... Chcę zrobić... Czy... Nie wiem, jak to się robi. Muszę cofnąć. Jedzie Aksa, jedzie, dobra. Jedzie, jedzie? Jedzie, dobra. Skania też jedzie. Dobra. Wszystko działa. Dobra. Nie powinni zes... Nie, czy... Do końca pola dojadą, bo oni się wysypią. Czy zanim... Tak, bo oni się wysypią, to dojadą do końca pola. O. W takim sensie miałem to powiedzieć. E, pani! Pewnie supa przy... No, przydzwonił. Można było się tego spodziewać. Dobra, sobie to naprostuję później. Po prostu kosząc to. Dużo mi tu przejazdów nie zostanie, żeby to naprostować. Nie chcę się cofać do tego miejsca, gdzie on tam skończył. Więc będę sobie tak po łuku jeździł najbliżej. Na początku bez GPS-a, potem będę GPS-a włączał. I tak chyba trzeba będzie zrobić, nie? Dobra, czekaj. Muszę zrobić też tak. Tak. I zrobić tak. I puścić tu pracownika, niech nic sobie się dzieje na chwilę. Bo ja muszę sobie tego Masaja ogarnąć, bo on tam bączki zaczął kręcić. I to mnie się nie podoba. A ja chciałbym, żeby robota szła do przodu. Dobra, była dobrze po stronie prawej, nie tam bliższa. Jakbym zrobił taki wód? Dobra. Niech oni się tak sypią na razie, bo nie mam innego pomysłu. Ale mój pracownik wyjdzie zbytnio, nie, mnie tu nie pomógł. Myślałem, że mi trochę więcej pomoże. A tam pod końcem mu dopiero zeszło, dobra, więc no spokojnie. Więc duże doprostowanie nie będę miał. Nie, no i znowu na tym klinie będę miał tego. Ile ma John Deere procent? Ile ma John Deere? John Deere się najdłużej wysypuje? Dobra, John Deere ma 10%. Najwolniej sypie z tego, co zauważyłem. No spokojnie. Wario jest na silosie. Fendt. Lexion ma pełny, znaczy pełny, 70%. To spokojnie. Więc on tam... Ja wiem, że Fendt nie zdąży dojechać. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale Klasik długo na niego nie będzie musiał czekać. Dobra. Ja muszę szybko tego przestawić, bo ja wiem, co się tu stanie zaraz. Więc ja muszę sobie tutaj pomóc troszeczkę rączką. O, i teraz jest dobrze. No i czemu on się wyłączył?
Bo już byłem po prostu w innym ciągniku, dlatego się zgasił, nie wiem, gówno. Nie, no ten farming dobije ci kiedyś. Kiedyś mnie dobije ten farming, serio. Dobra, 20 minuta. Ale to tak naprawdę wielki ciul tutaj skosiłem tego mojego pola. Bo ja w sumie więcej ogarniam cosplayów niż... Fajnie jakby Kasik sobie nawrócił. Wtedy się dopiero zaczęli sypać. 1050 ma 62%. Każemu tak sypie po te 15, to nie tak... 40, czyli 20 ton gdzieś by potrzebował. A bo wiecie co? Ja go postaram się tutaj cosplaya przeciągnąć. Zanim ten clean skoszę. A właśnie czek, a mogę zrobić tak na przykład... zatrzymaj kierowcę na chwilę. Dobra, ja mogę tak zrobić, już zapomniałem, że ja mam taką możliwość. Ja zaraz go puszczę. Tylko sobie ten klinik wykoszę. O, dobra, bo już liczyłem, myślałem na to, że zahaczę. No i Ersa, no nie no. Jest przerąbany, skakanka znowu się zablokowała coś. Pewnie temu bot header wjechała. Tak mi się zdaje. To było więcej niż pewne. Zyskania pod header się wrąbała. No i dobra, i teraz jeszcze zobaczę sobie, ile tutaj temu akcelowi zostało do kończenia. 44 minuty, więc na pewno ja tego nie skończę. I teraz piknę sobie starty kierowcę. I on już powinien jechać. No. O to mi chodziło. Jeszcze ten się zliżdżę, no. Szczeli mnie coś tu zaraz. Nie wytrzymie. Ale chcę te 20 ton nakosić, żeby fędzik miał był pełny. A dokładnie brakuje mu 39. Tak bym miał 20, to 69, to za dużo nawet. Dobra, Axel się wysypuje. A Fentan z drzewo zarył. Dobra, zaraz zobaczymy. Zaraz mój Fent będzie pełny, więc on sobie pojedzie. Dobra, w sumie resztę zaczynamy, no bo... Mam 20 ton, a on tyle nie potrzebuje aż. Dobra, trzeba zrobić tak. Zatrzymaj kierowcę. To są zadanie kombajnu nie lepiej. No nie. Ja wiem, co się stało. Farminga mnie rozsadziło. Yeah, pierdziele. Zbugowało farminga. Dobra. Wystarczy tyle z nich. Wystarczy 23 na to odcinka. Cosplay mi zbugował farminga. Nie będę nic dogrywał, więc źle co zrobiłem, bo ja powinienem wiedzieć. Dobra, wiem co zrobiłem źle. Dobra, więc dziękuję za tego odcinka. No miał być dłuższy, ale widzę, że jednak. Bo ja miałem plan skoszyć całe pole, ale widzę, że to się nie uda. Więc żywo sobie zobaczyliście, jak to wygląda. Tyle muszę dokosić. Miało być jeszcze tak ze dobre 20 minut odcinka, wtedy ja bym sobie zgolił te pole. Tutaj by było gdzieś dotąd skoszone. I tylko w sumie tyle by zostało do koszenia, tak? Bo te dwa by były skolone. Ale no nie da się nic zrobić. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.